nie biega. Mówię, nie biegać! To moja szkoła, a to moi kumple. Szkoła! Okej, pora na opowieść o tym, co mi się zdarzyło, a będzie się działo. Pomoże mi w tym Kasia i mnóstwo różnych śmiesznych stworów. Lubię tego naszego trenera, chociaż czasem daje popalić. Co się ze mną dzieje? Nie daję rady, tylko bym pił i pił. Piłem i sikałem. Tak bez końca. Strasznie się czuję i źle wyglądam. Chudłem, chociaż jadłem więcej niż zwykle. Podoba mi się geografia. Właściwie to lubię chyba najbardziej. I naszego nauczyciela. Mówimy na niego Bobuś. Ale nie dziś. Bobuś, daj spokój. Nie dziś. Tak mi się chce spać, że masakra. Tego już było za wiele. Maciuś. Kochanie. Kochanie, co się dzieje? Halo? Halo? Brali mi krew. Siedzę. Czekam. Zdołowany całkiem. Cześć, jestem Kasia. Cześć. Skoro tu jesteś, to pewnie masz cukrzycę. To tak jak ja. Nie łam się. Ja żyję z nią od 5 lat i wcale nie jest tak źle. Cukrzyca? A co to jest ta cukrzyca? A, to długa historia. Nie przejmuj się, to nie przez te batony masz cukrzycę. Widzisz, cukier trafia do komórek, a komórka wytwarza z niego energię. Słyszałeś pewnie powiedzenie cukier krzepi. Cukier rzeczywiście krzepi, bo daje energię. U nas osób z cukrzycą cukier niestety nie krzepi. A dlaczego? Bo nie może się do niego dostać. W moim i twoim organizmie brakuje insuliny. A to właśnie insulina jest lokajem, który otwiera drzwi do komórki i dostarcza jej energię. U nas lokaj jest niestety na zwolnieniu. A dlaczego? Kto za to odpowiada? W naszym przypadku generał trzustka nie pracuje. Lekajów brak i we krwi robią się cukrowe korki. Jedzenie wpada do organizmu, ale nie ma kulek insuliny, więc jedzenie się zbiera. Robi się korek w naczyniach krwionośnych, a nikt się nie może dostać do komórki. Cukier może stukać i pukać do drzwi, a tam nikogo nie ma. Dlatego to my musimy wysyłać zastępy insuliny, by wprowadziły cukier do komórek. I to jest właśnie cukrzyca, bo nasz organizm sam sobie nie daje rady, bo nie ma w nim insuliny. Wtedy my musimy mu pomóc. Sami sobie podać insulinę i być swoją trzustką. Nie rozumiem, jak mam sobie ją podać? Jak chcesz wiedzieć, jak to się robi, musisz poznać penę. Penę? A co to jest?
Przecież to zwykły długopis. Nie, to nie jest długopis. Jak go otworzysz, to zobaczysz, że tam jest igła. Musisz sobie wbić coś takiego? O nie, ja nienawidzę zastrzyków. Maćku, to nic strasznego. Ta igiełka jest taka cienka, że prawie jej nie czuć. O nie, jest żaden zastrzyków. Słuchaj, można dostarczyć ją w jakiś inny sposób? Skoro nie lubisz zastrzyków, to możesz mieć pompę. Moim zdaniem to lepsza opcja. Uważaj, Maćku, to naprawdę super urządzenie. W środku ma pudełeczko z insuliną, a żeby ją sobie dostarczyć, muszę tylko wcisnąć kilka klawiszy. Nie no, co ty? A jak to działa? Zobacz, z komputerka wychodzi krótki sznurek, dren, w którym jest insulina, a jego końcówka jest tutaj, o, w moim brzuchu. W brzuchu? To boli? Nie, no co ty? Jak będziesz dobrze programował ten komputer, będziesz mógł jeść i robić wszystko. Ja mogę robić wszystko, co zwykle z tym genialnym komputerkiem? A jak mi się znajdzie, to mogę go odłączyć? Nie, no co ty? No, chyba, że będziesz na basenie. Ale pamiętaj, teraz lepiej przestrzegać zasad. A dlaczego? Cukrzyca polega na tym, że mamy za dużo cukru we krwi i dlatego musimy tak programować insulinę, żeby mieć taki sam poziom cukru jak osoby zdrowe. Wtedy czujemy się dobrze jak wszyscy. I kiedy cukru jest zbyt dużo albo zbyt mało, czujemy się źle. Do nas należy robota, aby ten cukier regulować i dobrze się czuć. To wszystko fajnie, ale jak ja mam to zrobić? Jak mam się stać generałem trzustką, skoro nie wiem, jaki mam poziom cukru? A, kumam, muszę sobie podać insulinę, ale skąd mam wiedzieć ile? Do tego służy drugi komputerek. On działa jak taki termometr, który mierzy poziom cukru we krwi. To jest właśnie glukometr. To właśnie za jego pomocą kontrolujemy sobie poziom cukru. Jak to się robi? I co to znaczy? To znaczy, że mam świetny wynik, taki sam jak osoby zdrowe. Ci, którzy nie mają cukrzycy, cały czas mają wynik między 80 a 120. Zobacz, co by się stało, gdybym zjadła batonika. Zobacz, jaki teraz mam wynik. Ojej, aż tyle? Tak, a jakbym zjadła dwa batoniki, byłoby dwa razy więcej. To znaczy, że nie mogę jeść batoników? Nie, możesz. Tylko właśnie dlatego musisz sobie podać insulinę. Zobacz, co stanie się teraz. Wow, to naprawdę działa! No pewnie, że tak. Zapamiętaj, jak cukier masz powyżej 200, musisz podać sobie trochę insuliny, żeby wpuścić nieco cukru do komórek. A nic się nie stanie, jak insuliny podam zbyt dużo? Stanie się, oj stanie. Wtedy komórki wręcz wołają o cukier, a ty jesteś zmęczony, słaby, blady. Jak zbadasz sobie cukier, zobaczysz, że masz mniej niż 70. Jak myślisz, co musisz wtedy zrobić? Dostarczyć sobie cukru? Świetnie, a teraz chodź pokażę ci, co to znaczy dokładniej. Wyobraź sobie, że piłka to cukier, a pływaki to insulina. Teraz wszystko jest w równowadze. Maćku, patrz w prawo. Ten niebieski smok to hiperglikemia. Musisz stawić mu czoło. Widzisz, cukru jest zbyt wiele. Musisz zwiększyć poziom insuliny.
Nadmiar cukru we krwi, gdy utrzymuje się w niej bardzo długo, może powodować kwasicę ketonową, a w konsekwencji bardzo poważne powikłanie. Trzeba unikać kwasicy ketonowej, bo wtedy insulina i energia w ogóle nie mogą dostać się do komórek, mają wielką blokadę. Maćku, uważaj na żółtego smoka, to hipoglikemia. Aby uniknąć hipoglikemii, trzeba dostarczyć więcej cukru do organizmu. I teraz wszystko gra. Ojej, a jak insulina jest za dużo, to też jest źle? No pewnie. A widziałaś, jaki smok chciał cię zaatakować? Gdy we krwi jest zbyt dużo insuliny, to w ogóle nie ma w niej cukru. Drzwi do komórek są otwarte, no ale nikt nie chce do nich wejść. I komórka krzyczy, ja chcę cukru, a cukru brak. Ojej, i co się wtedy dzieje? Czujesz się bardzo słabo, trudno ci się myśli, jesteś blady i senny, a nawet możesz mieć drgawki. A wiesz, co wtedy trzeba zrobić? Chyba miałam zjeść cukier. Musisz pamiętać, że niedocukrzenia też mogą być bardzo groźne. Jak zapomnisz coś zjeść, możesz nawet stracić przytomność. Dlatego musisz uważać i zawsze przy sobie mieć coś słodkiego. Nawet na wesenie? Nawet na wesenie. Teraz już wiesz, co trzeba zrobić, żeby uniknąć hipo i hiperglikemii. Musisz uważać, żeby takie wahania nie zdarzały ci się zbyt często. Zrobię wszystko, żeby mi się nic nigdy nie wahało. Nie no, coś to tak to się nie da, ale musisz pamiętać, żeby jak najszybciej przywrócić wahadło do normy. Wiesz, jak to się robi? Jasne, jak mam za dużo cukru, to muszę podać insulinę. Jak za mało, to muszę coś zjeść. Maćku, gdy jesteś daleko od domu, źle się poczułeś... To co? Musisz poinformować otoczenie, że masz cukrzycę. Gdy czujesz, że masz hipoglikemię, poproś o soczek lub po prostu cukier. I nie ćwicz wtedy na WF-ie. A gdy stracisz przytomność, osoby z twojego otoczenia muszą powiadomić o tym twoich rodziców. I jeśli mają dostęp do glukagonu, podać ci zastrzyk z czystą glukozą. Ale nie bój się nic. Bardzo rzadko zdarza się, by osoba z cukrzycą straciła przytomność. Najczęściej sam wyczuwasz, że coś jest nie tak. I jak wyczujesz, że jest ci słabo, zbadasz się i zobaczysz, że masz mniej niż 70, to musisz coś zjeść. Najlepiej sam cukier. Słuchajcie, będzie jak nie dam rady. Dasz radę, tylko kontroluj wahania cukru, no i dowiedz się jak najwięcej o cukrzycy. Ze sportów też muszę zrezygnować? Nie no, coś ty. Musisz tylko wiedzieć, że po wysiłku fizycznym możesz mieć niedocukrzenie. Dlatego zjedz coś przed wysiłkiem fizycznym lub zmniejsz podawaną dawkę insuliny. Jest! I pamiętaj, że nie tylko wysiłek fizyczny czy jedzenie, ale także stres wpływa na poziom cukru. Mnóstwo rzeczy do zapamiętania, ale jakby co, mama zawsze pomoże. Damy radę. Maćku, nie jesteś sam!